Albo poprawka numer 2 dotyczy paragrafu pierwszego dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej, a więc obowiązywać będzie na lata 2016-2024, a jest to skutkiem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mławy. Wartość całego zadania, na który wniosek złożyliśmy 29 stycznia, natomiast wczoraj przyszła informacja, żeby ten wniosek był rozpatrywany, musimy umieścić to zadanie w wieloletniej prognozie finansowej. Oczywiście w imieniu własnym pana burmistrza przepraszam Wysoką Radę, że tak znaczące kwoty wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej w takim trybie, ale no sesja akurat przypada w dniu dzisiejszym. Projekt jest następujący. Wartość całego zadania, jak powiedziałem, to jest ponad 27 milionów złotych. Z tego dofinansowanie po stronie miasta, czy udział miasta, to jest kwota 13 milionów 3769 złotych 88 groszy. Jeśli chodzi o limity wydatków na poszczególne lata, w roku bieżącym jest to kwota 92 139 złotych 60 groszy. Limit wydatków na rok 2017 6 454 511 złotych i 64 grosze i limit wydatków na rok 2018 6 457 118 złotych 64 grosze. Na to zadanie chcemy wyemitować obligacje odpowiednio w transzach w roku 2017 6 milionów złotych i w roku 2018 6 milionów złotych. Zapadalność, tak jak powiedziałem, byłyby to obligacje sześcioletnie, przypadałaby w latach 2023-2024. Oczywiście to zadanie jest bardzo istotne z punktu widzenia miasta. Łącznie przewiduje wybudowanie prawie 20 km sieci sanitarnej. Podzielona jest na 8 obszarów. Jest to z punktu widzenia miasta, tak jak powiedziałem, o czym często rozmawiamy, pan burmistrz przedstawia, jedno z ważniejszych zadań na kadencję 2014-2018.